Historia Europy zaczyna się właściwie od cywilizacji greckiej, gdzie nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo z jakich przyczyn, nieoczekiwanie rozwinęła się niesłychanie wysoka cywilizacja oparta o filozofów greckich, o ich osiągnięcia przecież czysto mechaniczne, przecież Tales z Miletu, dzięki któremu można było obliczać odległości statków, prawda, różni inni całkiem praktyczni filozofowie, Archimedes, no to już to późniejsze czasy. W każdym razie nie wiadomo dlaczego nagle w tym zakątku świata pojawiła się myśl, która do dzisiaj właściwie, przynajmniej do niedawna, promieniowała na całą Europę. I skąd potęga Grecji? Chyba stąd, że nigdy nie była zjednoczona. Grecy się tłukli między sobą. Cały czas poszczególne państewka się biły. Były tam różne ustroje. Jedne były półdemokratyczne, inne były monarchiczne, były kraje, były dwóch królów na przykład. Różne były państwa. One się tłukły między sobą, dzięki czemu panowała jakaś bitność, dzielność i zawsze byli gotowi do bijaczki i do ocalenia swojej niepodległości przed Persami czy Macedończykami. No, tak to różnie bywało. I proszę Państwa, wszystko było świetnie, aż na zachodzie pojawiła się nowe mocarstwo Rzym. I wtedy Grecy wpadli na piekielny pomysł, żeby się połączyć. Utworzyli tzw. Związek Achajski. No i niestety ten związek odbył jedną bitwę z Rzymianami, właściwie nie odbył, bo całe wojsko greckie uciekło z pola bitwy. Co się okazało? Okazało się, że byli Grecy gotowi umierać za Ateny, byli ludzie gotowi umierać za Spartę, za Korynt. Nikt nie chciał umierać za Związek Achajski. Potem zresztą i dzisiaj ludzie są gotowi umierać, jeszcze trochę gotowi umierać za Polskę, za Niemcy, ale za Unię Europejską to raczej ludzie umierać nie będą chcieli w razie czego. Otóż sytuacja od razu uprzedzając rozważania, analogia do Rzymu i Grecji jest ogromna obecnie. Rolę Rzymu przejęły obecnie Stany Zjednoczone. A rolę Grecji przejęła Europa. Prawda? I tutaj tak samo jak Rzymianie po pokonaniu Grecji bardzo szanowali Greków i nie niszczyli ich, tak samo że Amerykanie bardzo szanują i cenią Europę. Co nie znaczy oczywiście, że nie mają poczucia wyższości generalnego nad Europejczykami. I proszę Państwa, też taka ciekawa obserwacja tej analogii. I to pokazuje na to, jak należy tłumaczyć słowa. Otóż słowa Roman Mors, rzymskie obyczaje. Otóż gdyby ktoś z angielskiego tłumaczył Roman Mors na rzymskie obyczaje, to by się bardzo naciął. Ponieważ po polsku rzymskie obyczaje to oznacza, to oznacza cnoty za królestwa, za republiki rozmaite, to jest Rzymianin, prawda, żył cnotliwy. W języku angielskim, czy amerykańskim, Roman Mors oznacza rozwiązłość i degregoladę z okresu cesarstwa rzymskiego. Czyli coś dokładnie odwrotnego niż to, co my mówimy przez rzymska prostota, prawda, rzymskie obyczaje. Otóż tak samo jak się rozłożył Rzym w ten sposób, że kiedyś cnotliwa królestwo i republika zamieniły się w zdegenerowane cesarstwo, to samo się dzieje w tej chwili ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie kiedyś to państwo było jednak oparte na prostych, jasnych zasadach moralnych, prawda? Wolny rynek i Pan Bóg, jak to mówi prezydent Brazylii, jego ekscelencja Jair Messias Bolsonaro. Natomiast dzisiaj panuje tam zupełna degregolada i głupota. I głupota to jest właśnie efekt tej ewolucji. Tak samo jak w Rzymie. Także przechodząc do spraw wewnątrzeuropejskich, co się stało, bo jeżeli chcemy wiedzieć, co się stanie po upadku dzisiejszej Europy i Ameryki, to trzeba popatrzeć, co się stało z Europą po upadku Grecji i Rzymu. No?
w Rzymie, terytorium Rzymu zostało opanowane przez pokojowo lub siłą przez rozmaite plemiona bitne germańskie głównie. I powstaje teraz pytanie, czy tę rolę będą pełnili Arabowie czy Chińczycy? Zresztą być może będzie, tak jak było w Bizancjum, rozmaite siły będą chciały opanować ten bogate cesarstwo. Cesarstwo, być może będzie bitwa między Arabami a Chińczykami o Europę, a może i o Stany Zjednoczone. Może dojść do jakiejś wojny światowej. Oto, bo z jednej strony mamy Chińczyków, którzy dzięki wolnemu rynkowi zbudowali ogromną potęgę finansową i w tej chwili budują militarną. Natomiast wolność tam niestety w tych Chinach zaczyna zwolna zanikać za rządów jego ekscelencji Xi. Natomiast Arabowie, to wiadomo, jak to jest z Koranem. Oni wszyscy oczywiście bardzo szanują Żydów i chrześcijan pod warunkiem, że ci uznają ich panowanie, więc na pewno nie będą chcieli dzielić się Europą z kim innym. Przypominam, że w meczetach muzułmańskich otwarcie się mówi, że nie ma co się denerwować, trzeba tylko poczekać i cała Europa wpadnie w nasze ręce. Czemu trudno się dziwić? Po prostu muzułmanie mają dzieci, a chrześcijanie czy ateiści tym bardziej dzieci nie mają. W związku z czym z czasem całkowicie demokratycznie Europa zostanie przejęta przez Arabów. Chciałem zwrócić uwagę, że mamy we Francji, powiedzmy sobie, to jest typowy przykład, mamy ogromną ilość imigrantów, legalnych imigrantów, którzy się łączą z rodzinami, mamy nielegalnych imigrantów, ogromne fale, mamy dzietność wysoką, bo jedna muzułmanka rodzi 5-6 dzieci, a nie jedno czy dwoje, jak chrześcijanka czy ateistka, ale co więcej, 50 tysięcy rocznie Francuzów nawraca się na mahometanizm, bo widzą, że oni naprawdę wierzą w Boga i przestrzegają 10 przykazań. I to są często chrześcijanie, którzy się nawracają właśnie na mahometanizm. Także oni po prostu opanowują Europę i opanowują to w sposób pokojowy zupełnie. Zupełnie. O ile państwa walczą ze sobą zbrojnie, o tyle narody walczą ze sobą, produkując dzieci. Ci, którzy produkują więcej dzieci i lepiej je wychowują, ci wygrywają. I niestety, trzeba powiedzieć jasno, my to przegrywamy z muzułmanami. Także jeżeli patrzymy na to, jak Cesarstwo Rzymskie zostało opanowane przez różne plemiona muzułmańskie, to możemy obserwować, będziemy mogli obserwować, nasze dzieci będą mogły obserwować, jak poszczególne plemiona arabskie, a może się o tym myślają Chińczycy, prawda, będą opanowywały Europę i będą się między sobą tam jakoś tak tłukły. Jest na ten temat zresztą genialna nowelka Rafała Ziemkiewicza. Się chyba nazywa Czerwone dywany, odmierzony krok, nie pamiętam dokładnie. Ale genialna taka nowelka Ziemkiewicza i radzę ją przeczytać. To dość dobre proroctwo tego, co może się stać z Europą. Smutne, ale niestety, jeżeli się nie chce mieć dzieci, nie chce się walczyć, czy bogaty nie chce dalej zarabiać, to inni chcą.